Chciałbym mianowicie do trzech referatów dołożyć parę szczegółów, które je może trochę wzbogacą. Pierwsza sprawa. Nasz przyjaciel Stanisław Błasiak, mówiąc o Bolesławie Orleńskim, nie wspomniał o jednym zdarzeniu, małym, niewielkim zdarzeniu, który jednak jego emigranta w Kanadzie w jakiś sposób połączył współczesną Polską. Mianowicie w 1990 roku odwiedził Polskę słynny pilot doświadczalny Polak z Kanady, Janusz Żurakowski. I zarówno Jana Żurakowskiego, jak i Bolesława Orlińskiego postanowiło uhonorować świeżo powstałe Stowarzyszenie Polskich Pilotów Doświadczalnych, Klub Pilotów Doświadczalnych, który ustanowił złotą i srebrną odznakę pilota doświadczalnego. I wypadałoby chyba uzupełnić tą biografię Orlińskiego faktem, że odznakę numer 1 przyznano Bolesławowi Orlińskiemu, a odznakę numer 2 Januszowi Żurakowskiemu, który odznakę numer 1 do Kanady zabrał. Istnieje fotografia pokazująca, jak Janusz Żurakowski w 1990 roku Bolesławowi Orlińskiemu tą odznakę wręcza. To tyle na temat uzupełnienia wystąpienia pana Stanisława Błasiaka. Drugie uzupełnienie, tylko nie wiem, czy panowie przy komputerze zechcieliby mi poświęcić troszkę uwagi. Panowie nagrali materiał, który ja dałem z mojego pendrive'a. Bardzo bym prosił, jeżeli można, żebyście panowie włączyli pod tytułem Zrzuty. Bo chciałbym uzupełnić doktora Maczkowskiego. Po pierwsze, w moim dosyć urozmaiconym życiorysie znajduje się również epizod aktywnego uczestnictwa w odbiorze zrzutów dokonywanych pod Warszawą na zrzutowisku Solnica koło Grodziska Mazowieckiego. Tam odbyły się dwa zrzuty. Jeden w trakcie już trwania Powstania Warszawskiego i drugi, bodaj chyba przedostatni zrzut w Polsce w listopadzie 1944 roku. Ponieważ konferencja nasza jest poświęcona między innymi materialnym śladom różnych zdarzeń historii lotnictwa, chciałbym poinformować państwa, że w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się jedyny egzemplarz kombinezonu, w którym byli ubrani cichociemni lądujący w czasie zrzutów. Jest to kombinezon przejęty w czasie zrzutów, w którym ja miałem okazję uczestniczyć jako jeden z żołnierzy osłony. Zrzutu z 18 na 19 listopada 1944 roku. Komiczne było to, że ci cichociemni byli ubrani po cywilnym. Wtedy skakało trzech, jeden emisariusz i dwóch wojskowych. Oni na cywilne ubranie nakładali kombinezon, w którym mieli pistolet, łopatkę do zakopywania, kieszenie na mapy, koloru panterkowego, takiego w plamy oliwkowe, brązowe. I ci ludzie po wylądowaniu byli dosyć podnieceni, czemu się trudno dziwić. I od nas, od żołnierzy osłony, wymagali natychmiast zakopać, bo rzeczywiście tam była nawet do tego kombinezonu dołączona saperka. Oczywiście nikt nie zakopał ani spadochronu, ani kombinezonu, ani czapki nie zakopał.
I ja, nie zdając sobie sprawy z historycznej wartości tego kombinezonu, przyznaję się, że przez 10 lat jeździłem na nim na motocyklu. Kombinezon dlatego ten, który jest wystawiony w muzeum, jest mocno spłowiały. Natomiast czapka, która na tym manekinie jest umieszczona, jest zupełnie jakby wczoraj była wypuszczona z fabryki. Bo ona nigdy nie była używana do jazdy na motocyklu, bo po prostu ją zagarnął inny mój kolega, który ją następnie rzucił gdzieś w kąt mieszkania. I czapka jest w tej chwili, można powiedzieć, fabrycznie nowa. W kompletnym kontraście w stosunku do kombinezonu. To tyle chciałem ten... A poza tym chciałem potwierdzić to, co dr Włoczkowski powiedział, że zrzut, odbiór zrzutu było ukoronowaniem bardzo skomplikowanej, złożonej operacji, w której brało udział wielu ludzi od nasłuchu radiowego i tak dalej. W przypadku tego zrzutu, tych zrzutów, którymi ja miałem do czynienia, ja mieszkałem wtedy w Milanówku pod Warszawą. W Milanówku, 3 km od lotniska Mazowieckiego i od tych miejsc, dwóch zrzutowisk, które tam się znajdowały, Solnica i Tasak, znajdował się hurtowy magazyn broni. Do niego trafiały, proszę cofnąć na ten, do niego trafiały zasobniki, zwykle wiezione po prostu na furmankach, zasobniki zrzutowe, w których znajdowała się broń, materiały saperskie itd., itd. Ten magazyn niestety 10 sierpnia 1934 roku w Milanówku został zdekonspirowany i zniszczony przez Niemców, którzy wymordowali załogę magazynu. Tam zginęło wtedy 5 kolegów. Magazyn został wysadzony w powietrze. Zostały tylko w ruinach tego wysadzonego magazynu zostały widoczne na tym zdjęciu zasobniki zrzutowe. Jeżeli można prosić, tam kombinezon powinien być na którymś zdjęciu. To jest ten liberator w Muzeum Powstania Warszawskiego. To jego pilot. Nie ma, przepraszam. To tyle byłoby na temat uzupełnienia do doktora Włoczkowskiego. Jeszcze parę słów. Teraz proszę groby lotnicze. Ale zanim kolega przygotuje, to ja bym chciał, jeżeli mogę, żeby już do tego tematu nie wracać, ale proszę, do tego tematu zrzutów. Krzysztof, serdecznie dziękuję, bo zainteresowany byłem i przez przypadek, ale kiedyś na ten temat opowiem, pierwszym lotem z cichociemnymi do Polski w ramach operacji Adolfus. Dotarłem do rodziny pilota tego angielskiego, zresztą dużo rzeczy się udało przy okazji załatwić, ale to, co Krzysztof mówił tutaj, pan Witkowski mówił, na temat samych przyjmowania zrzutów. Ja przepraszam, jeżeli się pomylę, ale wydaje mi się, że chodzi to o operację Most 3. Miałem wystawę w Dęblinie w 1988 roku. Używając języka parlamentarnego, nogi mi za przeproszeniem gdzieś wchodziły, bo cały czas przy tej wystawie na nogach stałem. I przy tej wystawie spotkało się dwóch ludzi. Spotkał się kapitan Gedymin, jeżeli dobrze pamiętam, i spotkał się także, nie pamiętam stopnia wtedy, Gatz. Ciekawa dyskusja przy tej mojej wystawie, modele samolotów, na których walczyli i które zwalczali Polacy w czasie II wojny światowej. I oni rozmawiają, co się okazało, słuchajcie, dyskutując
przy tej wystawie, wymieniając poglądy, okazało się, że Gedymin nie wiedział, że Gac go zabezpieczał. Gac był kapitanem. Tak, kapitanem. To jeżeli Państwo teraz pozwolą, dziękuję za uzupełnienie, z tym, że chciałbym dodać, że nie należy mieszać lądowań samolotów w kraju z akcją zrzutową. Akcja zrzutowa, te dwa lądowania były udane, wylądowały, wystartowały z pewnymi kłopotami, samoloty wywożąc zarówno ludzi, jak i elementy V2, prawda, na zachód. Natomiast jeszcze dwa słowa na temat zrzutów. Zrzuty czasami bywały udane, czasami bywały nieudane. Samoloty na przykład miały kłopoty na trasie i zawracały. Wtedy mieliśmy do czynienia z daremnym oczekiwaniem na przylot. I wreszcie miały miejsce chociaż rzadko tak zwane zrzuty dzikie. Kiedy rzeczywiście, naprawdę samolot nie potrafił znaleźć tej stacji odbiorczej na ziemi i zrzucał właściwie byle gdzie. I taki przypadek miał miejsce jesienią 1944 roku nad Podkową Leśną koło Warszawy. Zrzut około chyba 6 zasobników spadło po prostu na osiedle zamieszkałe. Zawartość tych zasobników została całkowicie rozkradziona i trwało około 2 tygodni poszukiwanie i zbieranie i odzyskiwanie tego. Nie udało się całkowicie wszystkiego odzyskać. To tyle na temat rzutów. Teraz chciałbym jeszcze dwa słowa do referatu kolegi Popiela, który wykonuje gigantyczną pracę rejestracji grobów lotniczych. Chciałbym jednak zaprotestować przeciwko temu, że Warszawskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa zostało przypisane grochościany, że na wniosek Adama myśmy nie zareagowali i tak dalej. Rzeczywiście w odniesieniu do tego grobu, o którym wspominał generała, dowódcy, którego nazwiska zresztą Adam nie pamiętał, to ja chciałbym dla przeciwwagi tutaj poinformować, a mam tutaj żywego świadka, który stoi w postaci pani Dagmary, że Warszawski Klub Seniorów uratował taki właśnie grób na środku chodnika, który groził absolutnym, totalnym zniszczeniem. Proszę przewinąć może na następne. Jeszcze. O! Proszę, to był grób rodziny Latwisów. Proszę zauważyć, że napisy już były całkowicie nieczytelne, a grób znajdował się na środku chodnika. Nie było żadnej informacji, kto to był, niejaki Stanisław Latwis. A przecież chodziło o osobę dla lotników bardzo ważną. Osobę kompozytora marsza lotników. Kompozytora marsza lotników. I Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa z własnej szkatuły doprowadził i przy pomocy pana Mynarskiego, któremu tu dziękuję w naszym imieniu. Proszę następne zdjęcie. W tej chwili grób Latwisa wygląda w ten sposób. Nie ma już żadnej wątpliwości, że kto będzie koło tego grobu przechodził, to jest na cmentarzu Pomorskim Wojskowym w Warszawie, będzie wiedział, że ma do czynienia z porucznikiem, pilotem, obserwatorem Stanisławem Latwisem, kompozytorem marsza lotników, którego nuty są tu podane. I teraz już na zakończenie. My się opiekujemy w Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa ponad 200 grobami lotniczymi na terenie Warszawy.
umieszczamy na nich znaki pamięci, dbamy o to, żeby one wyglądały jako tako. Ale przy okazji stwierdzamy pewne właśnie, można powiedzieć, braki. Otóż są pomniki nagrobne, które sygnalizują, że rzeczywiście jest to grób lotnika, który coś dla polskiego lotnictwa zrobił. Tak jak przykład Matwisa, ale proszę następne. O, na przykład jest pięknym grobem lotniczym, który również nie budzi żadnych wątpliwości. Jest grób porucznika Szałasa, który tragicznie zginął w czasie dalekodystansowego lotu na lotnisku w Bagdadzie. A z drugiej strony są groby, dalej. O, no właśnie to. Tu na przykład grób niezwykle zasłużonego lotnika Kazimierza Choszewskiego, pilota doświadczalnego zakładu RWD przed wojną. Znowu, grób rodziny Choszewskich. Wśród szeregu imion jest imię i Kazimierz. I kto ma zgadnąć, przechodząc koło tego grobu, że to jest grób lotniczy? Oczywiście to trudno podjąć jakąkolwiek decyzję, czy dać radę, żeby rodziny zamawiały elementy lotnicze. My staramy się po prostu w ten sposób, że 1 listopada umieszczamy po prostu znaki pamięci i one są naszym hołdem dla nich. Proszę jeszcze. Podobna historia, ten następny. Tu na przykład mamy właśnie do czynienia z grobem, który sygnalizuje lotniczą historię majora Idzikowskiego, który zginął na Azorach z powrotem. Ale na przykład na grobie Władysława Fiszdona dowiadujemy się, że to był uczony, ale że on był jednym z polskich filarów, polskich nauk lotniczych. W zasadzie z tego, z tej tablicy nagrobnej nic nie wynika. Nie wiem, Adamie, jak to Adama Popiela już nie ma. Jest. Szkoda. Mam nadzieję, a jest. Mam nadzieję, że na te niedociągnięcia sztuki nagrobnej na lotniczych grobach znajdzie jakiś sposób i go zaproponuję. Dziękuję.